O potrzebach branży oczywiście należałoby mówić w kilku aspektach. Jednym z ważnych dla mnie, jeśli chodzi o te aspekty, jest samo nastawienie potencjalnych klientów do innowacji i do zmiany. Bardzo często obserwujemy jednak dość konserwatywne podejście i wielu szefów IT wcale nie jest otwartych na to, żeby podejść do wyzwań w sposób innowacyjny i zaadresować te wyzwania używając innowacyjnych technologii. W związku z tym, jeśli chodzi o potrzeby, to powiedziałbym, że potrzeba otwartości jest jedną z kluczowych. Zdecydowanie presja ze strony biznesu na obniżanie kosztów wymusza stosowanie nowych innowacyjnych technologii. I tutaj obserwujemy na rynku polskim, że coraz więcej firm interesuje się nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu hyperkonwergencji, czy rozważa wykorzystanie chmury hybrydowej lub prywatnej dla osiągnięcia odpowiedniej elastyczności, której wymaga biznes. Myślę, że nie wolno zbagatelizować obecnego problemu, jeśli chodzi o dostępność kadry IT. Coraz bardziej obserwujemy brak odpowiednich specjalistów i działy IT zaczynają się z tym borykać. Obserwujemy, że coraz to młodsze pokolenie wchodzi na rynek, pokolenie, które wychowało się w dobie internetu, co powoduje, że osoby te mają inne oczekiwania w stosunku do miejsca pracy. To, co obserwujemy przede wszystkim, to coraz większa niechęć do tego, żeby użytkownicy dzwonili i korzystali z klasycznego service desku. Użytkownicy bardziej starają się wykorzystywać portale i najlepiej, jak te portale wyglądają, jak takie portale, typowe portale społecznościowe, gdzie mogą znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, a także rozwiązać wszystkie problemy IT, które w danej chwili występują. Przykładem takiego rozwiązania, które oferuje Fujitsu, jest self-service portal, czyli portal, gdzie użytkownik może zadać pytanie, za pomocą sztucznej inteligencji wyszukiwana jest prawidłowa odpowiedź i sugerowane jest rozwiązanie, które następnie użytkownik sam może spróbować rozwiązać. Oczywiście, jeżeli nie uda mu się, zawsze istnieje możliwość zadzwonienia i porozmawiania z konsultantem, natomiast badania nasze i to, co obserwujemy na podstawie projektu, które realizujemy, pokazują, że nawet do 50% kontaktów telefonicznych może zostać zredukowane dzięki zastosowaniu takiego portalu samoobsługowego.